Dzień dobry, kochani, witam was w dniu moich urodzin. Słuchałam, co mały mówi. Dzisiaj jest cudowny dzień. Od wczoraj dostaję wspaniałe życzenia. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja cieszę się ze wszystkiego, że dobre słowo, życzenia prosto z serca cieszą mnie równie dobrze jak drogie perfumy czy drogie prezenty. Liczy się gest i kochani, tak, chwalę się, w tym momencie się chwalę, mam wspaniałych ludzi obok siebie, a tu dzisiaj zbieram moje prezenciki, moje karteczki, moje kwiatuszki, moje piękne kartki robione własnoręcznie, kartki zakupione, kwiatuszki, tak jak wspomniałam, i prezenty te troszkę droższe. Zobaczcie, musiałam się pochwalić, bo dla mnie to jest wszystko... Jestem po prostu szczęśliwa. Takie rzeczy dostałam od moich bliskich, ale również wspaniałe filmiki i wzruszające słowa i wszystko jest piękne. Teraz się szykuję i jadę po prostu, zwykły dzień jadę, zwykła niedziela jadę. Pokażesz się, jaką masz ładną fryzurkę? Raz zrobiłem, tak, o. Razelek był dzisiaj u fryzjera. Ma taką fajną fryzurkę, bardzo czyste. Naprawiłem latarkę. Naprawiłeś latarkę, pokaż jak świeci. O, już chyba się zepsuła. Czekaj. Już. No, chyba jednak nie, naprawiłeś. To idź dalej naprawiać. Także ja na pewno wam pokażę, co zakupię, bo jadę do Lidla, próbuję coś dostać. Za tydzień mamy imprezkę, bo w niedzielę to ja urodzin nie robię, więc za tydzień przyjdą znajomi i rodzina, a dzisiaj prawdopodobnie zjemy kawałek tortu i zmuchnę świeczuszki. Słuchajcie, troszeczkę ponagrywam i chcę się pokazać, jak się dzisiaj prezentuję. Jeszcze nie mam pomalowanych ust. Tak, po prostu pospolicie moje spodnie, które uwielbiam, pokazuję kapcie, nie, tam nie przejmujcie się. Pranie, odwieczny problem kobiety. Tak wyglądam, pachnę dzisiaj, muszę się pochwalić. Jak już sąsiadka idzie, sorry za nią, ona jest taka krzykliwa, jak ja. Mam, zdobyłam, dostałam od misia. I Boże, jak ja się cieszę, pachnę dzisiaj właśnie tymi perfumami. Pokazywałam wam, co dostałam. Jeszcze raz z całego serca chciałabym podziękować wszystkim za życzenia słowne, pisane, śpiewane, prezentowe. Dziękuję z całego serca, że tak licznie jestem dzisiaj starsza. Od dzisiaj mam 3-5. Ale wiecie co, ja się nie przejmuję. Dobra, chciałam wam tylko podziękować. Lecę na zakupy, tylko sobie jeszcze usta. Zobaczcie, wiecie co? Nie wiem, użyłam przed chwilą, psiknęłam i to jest jeszcze może dlatego, że mokre. Ale wiecie co? Misiek skomentował to tak, że ten spray robi mi tak, że wyglądam, jakbym miała tłuste włosy. I jeszcze mówi, tu pachnę takimi perfumami, a mam tłuste włosy. Właśnie nie wiem, jeżeli to będzie taki efekt na włosach, jak on to powiedział, jak piorun pieprznął w rabarbar. Mam takie włosy, jakby piorun pieprznął w rabarbar. To chyba nie polubię tego, bo zobaczcie, faktycznie ten efekt nie jest taki fajny. Zobaczymy może później, coś się samo z tymi włosami zrobi. Lecę na zakupy, bo pies nie ma już jedzenia, a za półtora godziny jest jego pora, więc tak o, no. Jeszcze walnę podkę, sprawdzę i już wychodzę. Do zobaczenia później, pokażę wam zakupy. Robaczki, jestem już tutaj, jestem, czekajcie, chwila, moment. No już jestem i pokazuję wam, zobaczcie, nie podoba mi się efekt, faktycznie wygląda, jakby te włosy były brudne i nie wiem, co z tym zrobić. Jeżeli wiecie, jak tego się używa, dajcie mi znać. Chodzi mi o ten spryskiwacz, gdzie fryzura ma wyglądać, jakbym wyszła z morza, ale powiem wam, że chyba nikt nie wychodzi z tłustymi włosami z morza.
Zobaczcie, no, jak piorem w mietła. Dobra, pokazuję zakupy, bo tutaj mam lody. Uwielbiam te lody i lidlowe, są wypasione. Chleb dla Russella, dwie paczki jedzenia dla psa. Tutaj mam tiramisu, mogłam wziąć więcej, bo tutaj mam ciasto takie, tutaj mam takie ciasto, tu mam takie ciasto. Wiecie, ja robię imprezę za tydzień, aha, jeszcze jedno ciasto. Robię imprezę za tydzień, ale zawsze ktoś może przyjść. Wolę coś mieć. Mój chlebuś, zobaczcie, jakie piękne. Dobra, zapłaciłam 38 funtów i 4 pensy, 3 ogóreczki, bekon dzisiaj do pyzów. Zobaczcie, buraczki się pojawiły świeże w Lidlu za 1 funta. Super, ja uwielbiam buraki. 1 grejpfruta, bo jeszcze mam. Olej rzepakowy też jest tańszy, funt 60 czy funt 50. 2 paczki malinek, jajka, cebula, 2 paczki rzodkiewki, jagódki, olej z awokado przeceniony, wzięłam również 2 piwka dla misia, 4 piwka, 2 okocim, 2 bawaria i 6 radlerów. Słuchajcie, uwielbiam to i teraz wam powiem tak, mogłabym to pić zamiast wody. Naprawdę. Tak mi to smakuje bardzo, bardzo mocno. Oczywiście nie piję tego tak, ale mogłabym, mogłabym. 2 mleka, no i to by było na tyle. A ja lecę szybciuteńko do Silver, jadę kupić sobie coś, znowu z Lancoma. Tak od razu mówię, bo się cieszę, także w przyszłym tygodniu mogę nie mieć czasu na takie rzeczy, póki misiek jest i w domu i tak dalej, mogę wyruszyć bez małego, lecę sobie coś wziąć, bo dzisiaj są, jeżeli kupisz coś za 5 dych, to są triple points, potrójne punkty. Słuchajcie, dopóki mi bateria nie padnie, a za chwilę mi padnie, książeczka. Znowu zobaczmy, a koszy nie ma w ogóle, nie, znaku. Będą bardzo tanie, słuchajcie, rzeczy do szkoły i na pewno kupię stąd, po co przypłacać. Słuchajcie, spodnie za funt 25 to się w pale nie mieści. Trzeba będzie skupić z 5 par i tyle. O. No, mówię wam. Ciekawe, i sweterki. To jest coś, co bardzo mi zależy. Wiecie, jak on gubi, nie? Pamiętacie? Także będzie back to school. School. I takie różne pieczareczki, ziemniaczki, gruszeczki i szpinaczek. Same super ekstra rzeczy. Dobra, ja coś znajdę. I potrzebuję takiego chwytaka na telefon teraz. No zobaczymy. Fajne same rzeczy. Dobra, lecę, bo muszę zatankować jeszcze auto sobie i Miśkowi, to teraz ja tankuję. Jutro, żeby Misiek miał, chyba dam mu samochód. Zobaczymy, zobaczymy co będzie. Do zobaczenia w następnych ujęciach. Ja lecę. Dobra, ja wróciłam z tego z Silver. Mam perełki, ale powiem wam, że na razie na miesiąc omijam tego Lancoma z daleka. Bo niedługo ten pójdę z torbami. Obiadek, pyzy mi się zrobił. Także mam gotowe. O, tu już siedzi żebrak. Misiu powiedział, że czy muszę nagrywać co jem, wyszło tak, że zawsze jak nagrywam vlogi. Normalni ludzie tego nie robią. A ja mówię, a ja jestem nienormalna. Dobra, jem, bo będziemy mieć gości niedługo. Trzeba troszeczkę tutaj ogarnąć. Zobaczcie, jak te włosy, no, okropne, nie kotek? Straszne te włosy są, coraz gorsze. Myślałam, że jak wyschną, chociaż nie. Raz fajnie wygląda, raz nie wiem. Słuchajcie, ja mam gości i przyszłam się jeszcze pożegnać. Zobaczcie, tutaj mam kwiatuszki jeszcze takie piękne dodatkowo. O, takie ładne. Taka, także moja oaza szczęścia tutaj przez tydzień będzie stało, bo jeszcze za tydzień jeszcze coś dostanę. Jajko niespodziankę dla dziewczynki. Posiedzimy sobie troszkę, coś tam słodkiego zjemy. Laura idzie się kąpać jak zwykle. Słyszałam.
No tak mówię, no co kochanie zrobię. Tutaj mi się ładnie pieczy torty, ciasta robi. Tak? Kochanie? Nie. Co? No przy ciebie krzywo uciąłem, patrz. Odejdź. Pokaż się, jaki ładny jesteś. Pokaż się, bo no, rzadko no, kiedy... No pokaż się. Nie. Czemu taki jesteś? No ładnie porobiłaś, ładnie. Myślisz, że da ci coś pan? O nie, patrz, zobacz na niego. Kocia. Szukał. No i co teraz? Nie wiem. Dzieciaki i tak chyba nie będą jadły. Dalej możesz zostawić kawałek jeszcze, bo nie wiem, czy nie przyjdzie wieczorem. No to... Dobra, zostaw tak jak jest. Zostaw tak jak jest. Misiek. A ja stoję i mnie i tak nie widać. Idę, bo się denerwuje na mnie. Właśnie, jeszcze mówi, właśnie. Słuchajcie, tak jak wiecie, już muszę się z wami dzisiaj pożegnać. Spiałam sobie włosy, bo muszę je umyć. Nie, chyba się nie przyzwyczaję do tego produktu. Zobaczymy, popróbuję parę razy na pewno. Ja zakupiłam sobie kilka fajnych rzeczy z Lancome znowu. Znaczy dwie dokładnie. Pokażę wam w kolejnym filmiku, na który was już serdecznie zapraszam. No i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa. W następnym filmiku. Żartuję. Jestem już taka napałana energią i radością. I jeszcze raz dziękuję wam z całego serca za wszystkie życzenia. Tak jak mówiłam, na każdym jednym portalu. Buziaczki.